W sumie to włączyłem to tak na spontanie, żeby się troszkę rozgrzać przed codziennymi wyzwaniami. Poprawiłem poprzedni wynik, który, tak jak mówię, był na spontanie przejechany. Ponad 20 sekund. Zobaczymy, które miejsce mi to da. 410. No to jest to 50 sekund straty. Ale myślę, że na dwa razy krótszych odcinkach miewałem gorsze wyniki. Jak zauważyliście, jest to kombinacja dwóch innych odcinków, które już prezentowałem na kanale. No i trzeba było je przejechać troszkę bardziej zachowawczo, troszkę wolniej, tak aby zwyczajnie dojechać do mety i nie rozbić się. No ale obejrzyjmy powtóreczkę jeszcze. Jest to generalnie dowód na to, że niekoniecznie przejechanie odcinka z gazem w podłodze da nam dobry wynik. Bo mimo wszystko najważniejszą zasadą jest nie rozbijać się. Ten przejazd też nie był perfekcyjny, jak chociażby ten nawrót mógł być wykonany lepiej. No i też dobry tip, że jak chcemy się nauczyć tych długich odcinków, to zazwyczaj należy najpierw nauczyć się tych krótszych, gdyż no one składają się potem w jeden odcinek. No to chyba była jedna z większych wpadek w tym przejeździe, co dobrze świadczy. Uważam, że był czysty ten przejazd w miarę. Tu chyba trochę trawy złapię, ale delikatnie. Tak nieźle. Wydawało mi się, że gorzej tu przyjechałem. Popełniłem jakiś błąd. Chyba za mocno zacisnąłem zakręt i panicznie odbiłem.
troszkę zbyt zachowawczo, ale tam często wypadałem na tym prawym łuku, na tej chopie. Tu to troszkę zepsułem, ale wiele na tym nie straciłem chyba. Też zwykle wypadam z tego zakrętu. Jak widzicie, zachowawcza jazda potrafi popłacać. Jeszcze raz zobaczmy tabelę wyników. 410 miejsce i to naprawdę, nie wiem, może był 10 przejazd, może nie. W każdym razie nie próbuję chyba dłużej niż 40 minut. To znaczy, jeśli podobało Wam się, zostawcie łapkę, komentarz i cześć!